Rusty red on her shoulder, I was cleaning her shoe. When it clicked on the trot over in the bright morning dew. We brushed and we braided dandelions and chewed. It was a mutual arrangement. Dzień dobry, bajek szołowcy. Witam was serdecznie w naszej Belgii i zapraszam was dzisiaj na pierwszy dzień jazdy po Ardenach. Słuchajcie, ja wyjątkowo rzadko pokazuję wam miejsca, w których się zatrzymujemy, w sensie hotele, bo uważam, że nic tym ciekawego, ale tym razem zrobię wyjątek, bo miejsce, w którym jesteśmy, jest totalnie kosmiczne. Jesteśmy w centrum belgijskiego Stavelot i zatrzymaliśmy się w takim typowym bed and breakfast, gdzie spodziewaliśmy się po prostu, że będzie zwyczajnie, a trafiliśmy do miejsca, które jest jakimś, jest po prostu starą kamienicą, w której każdy z nas dostał swój gigantyczny pokój. Uwierzcie mi, że mój pokój nie jest pokojem, generalnie rzecz biorąc, największym. To jest w sumie jeden z mniejszych pokoi, bo zaraz obok jest totalnie gigantyczny salon z wielkim łóżkiem. Miejscowa bardzo ciekawa, no trochę odnowiona, natomiast utrzymano tutaj charakter, myślę, że tego wnętrza. Co więcej, miejscówka turbo pro kolarska, bo nikt nie ma nic przeciwko temu, żebyśmy trzymali rowery w ogóle w pokojach, w tych wnętrzach i nosili je po starej klatce schodowej. Więc pierwsze spotkanie z Belgią naprawdę bardzo in plus. Bonjour, drodzy koledzy. Bonjour. Masz całą twarz w serze, Maciej. Witamy, tutaj ktoś się kończak nagrywam przy jedzeniu. Witamy na belgijskim poranku, na belgijskim śniadaniu, w samym sercu Ardenów. W Stavelot. W Stavelot, gdzie zaczynamy nasz... Pałacu. Pałacu, naszym pałacu. Pałacu Macieja. Długo pytaliście, co robi Maciej. Maciej ma plantację. I pałac w Belgii. W każdym razie jesteśmy w wyjątkowo urokliwym miejscu, co pewnie widać na załączonym ujęciu. Na pysznym śniadanku, które nam pani tutaj przygotowała. I zaczynamy nasz belgijski weekend z Liège-Bastogne-Liège, ale nie tylko. Nigdy więcej nikogo nagrywał, nie. Jesteśmy tak bardzo na trasie Liège-Bastogne-Liège, że bardziej nie, być nie można, bo tędy będzie jechał w niedzielę wyścig. Dosłownie tędy pod samym domem. Już rano co chwilę Team 3 Loty, już była Arka, już były AG2R, już były dziewczyny tam z SD Worksa. A tu już, jak widać, daleko kolarze testują trasę. Właśnie Izrael przyjechał. No bo dzisiaj dwa dni do wyścigu. Jest piątek, wyścig w niedzielę, jutro wyścig dziewczyn. Tutaj już się zaczynają fryteczki wszędzie. A my trochę modyfikujemy na dzień dobry trasę, bo chcemy podjechać pod pomnik Merksa, który znajduje się tutaj zaraz obok. Więc liczymy, że zrobimy to przed jeszcze początkiem trasy. Patrzcie, jak tu jest fajnie. Są fajne klimaty. Chyba lekko. Po pierwszych 400 metrach już się zaczyna. Maciej, zrób nam tutaj odprawę, gdzie my podjeżdżamy. Podjeżdżamy pod Stoko. Pod pomnik Edego Merksa. Akcencik na początek. Kilometr podjazdu, jakieś 11 średnio. Zaraz po śniadaniu. Słynny właśnie pomnik pana Edwarda. Dość kontrowersyjny. Tak. Można by... Zobaczcie dlaczego teraz. Zobaczyć. Eddy Merckx, nie wiem czy był zadowolony z niego, ale zobaczymy. Wygląda jak Neandertalczyk. No trochę. No. Ja nie wiem do końca co artysta chciał przez to powiedzieć. Ale jest to dość... Dość kontrowersyjny temat. Oczywiście jak wszyscy, którzy tu przyjeżdżają, każdy musi sobie przystawić rower i zrobić fotkę, jak Eddy jedzie na jego rowerze. I dzisiaj z grubsza rzecz biorąc cały dzień nas taki czeka. Cały czas. 160 km i 2,5 tysiąca metrów przewyższenia. Tu nie ma dużych podjazdów. Najdłuższy jest Col de Rozière, 4,5 km. Pozostałe 1,5-2 max, ale jest to każdy około 12-16%. Także jest co jechać. Będzie dobra impreza, to na pewno. Pogoda dzisiaj idealna na rower, jest około 13-14 stopni ma być. Raczej bez wiatru z tego co widzę, no i taki... Mogło być więcej słońca do zdjęć, no ale nie narzekajmy, i tak jest. Jeszcze będzie. Super. Jeszcze będzie, o dokładnie, jeszcze będzie. Ale już na poważnie, popatrzcie jakie tu są trasy rowerowe i ścieżki. Musieliśmy kawałek przejechać przez ten shooter, bo był malowany wjazd na trasę rowerową, ale to jest... No takie ścieżki rowerowe to będę powtarzał. Nieskończone, że to jest czysta przyjemność. Nasza trasa tak naprawdę nie pokrywa się dzisiaj w 100% z trasą Liège-Bastogne-Liège. Nawet myślę, że i w 70% się nie pokrywa. Bo chcemy zaliczyć tak naprawdę po prostu najbardziej kultowe hopki w okolicy. No i część też trasy. No nie interesuje nas jazda do samego Bastogne, czy jazda
przez samo Liège, bardziej chcemy zaliczyć właśnie takie miejsca i takie widoczki, ale też przy okazji te wszystkie kultowe chopki z Liège. Ale jest też bonus, no bo dzisiaj dodajemy też Mur de Huy, jak pewnie niektórzy się domyślili po tytule filmu, który no na trasie tego wyścigu nie jest, ale jest blisko, więc na naszej rundce się znalazł. To w ogóle była chyba linia kolejowa. Definitywnie tak, bo tu mamy taki budynek typowo kolejowy. Budynek a la kolej, tutaj jest jakby przejazd kolejowy. Zarąbiste oznaczenie tej ścieżki, widzicie w ogóle fani Formuły 1 i innych sportów motorowych. Spa Francorchamps. Francorchamps jest. Dzisiaj chyba, raczej w ten weekend w Monzie chyba. Jest nie, formuła. W tym roku, dzisiaj jest na Imoli, tak. Jest Grand Prix Emilii Romani, czyli dawne San Marino. Wiem, że gdzieś we Włoszech właśnie, tam na daleko od nas niestety, także sobie nie zobaczymy Formuły 1, no ale... Dopiero w sierpniu. To dopiero w sierpniu. Ale jest traska, no... Double a double over more, you know what I'm saying? Yeah, I saw. Conscious. When I kiss you, I get a spark. Your body a work of art. Horny thoughts after dark. Used to stay up late to just talk. We was moving fast, trying not to get caught. Damn, your skin so soft. Let me open up your heart. Cause life too short till death do its part. Knew it from the start, you be the one I'm pushing carts with. In the supermarket, you know I love to start. Bliżej już nie będziemy, ale patrzcie na to. Francorchamps jest, jaki widok. Oczywiście ktoś jeździ. Ciekawe, czy to jakaś sesja wyścigowa jakiejś innej klasy, czy to jakieś po prostu dni otwarte, czy treningi. Ale brzmi, jakby to nie były auta cywilne. Kosmos. Ej, naprawdę niesamowita jest ta miejscowa po prostu. Przejechaliśmy, sam powiem, 6 km od początku, a tak naprawdę znowu co chwilę stajemy i coś nagrywamy, robimy jakieś zdjęcia. To kolaże, to pomnik Merksa, to jakieś fajne budynki, to tor Formuły 1, no jest po prostu wszystko w jednym miejscu. A tutaj taka ciekawostka, już mi się wgrał do Wahoo tryb Climber, który jakiś czas temu się pojawił. W ogóle Wahoo powiedziało, że odpala ten tryb 1 kwietnia. Ja byłem przekonany, że to jest, wiesz, żart Pima Plisowy, że mają coś jak Karu, ale jednak naprawdę Climber jest. Pokazuję wam, jaki jest stopień nachylenia na wykresie wysokości. Tutaj już dziewczyny trenują przed jutrzejszym damskim wyścigiem, bo jesteśmy już na trasie właściwego wyścigu. Wróciliśmy na główne drogi. Ja jestem po prostu, mi się jest ciężko skoncentrować, jest tak ładnie w ogóle, jest tak, taka pogoda jeszcze. Ten co przyszliśmy, a to słyszałem Col de Rosière, czyli w sumie najdłuższy podjazd na całej trasie, wiesz was tam jest? 5 km. 5 km około, niecałe chyba. 6% do góry, to taki łatwy podjazd, przyjemny. Ale jak idzie gaz pełen, to jest grubo. No. Tym bardziej się zostawiało przed Col de la Redoute. A Redoute jest kawałek dalej. A będzie miejscowa na czekanie naklejki. Tak jest. Ale nam się pogoda robi, kurde. To już pierwsi kibice są. Tak, tak. Nie ma, że wyścig dopiero od jutra damski. Już się dzieje. Samochody są. Jest zabawa. Też powinniśmy mieć swoje auto teamowe. Ale niestety, Maciej, zrób coś z tym. Pięknie nas dziewczyny wywiozły na górę. I już koniec chopki. Bardzo, bardzo przyjemne. Fotografowie już czekają, jak Maciek finiszuje. Pozdrów reporterów. I wjeżdżamy do miejscowości Spa. Mega klimat. Jak pamiętacie moją ostatnią relację z Lourdes, gdzie się zachwycałem tego typu architekturą i zabudową, to tutaj całe okolice to jest właśnie ten styl, który mi się strasznie podoba. I niesamowicie pasuje do tych zielonych wzgórz i w ogóle klimatu Ardenów. Co tu dużo mówić, nie są to rejony dla tych, którzy nie lubią podjazdów. Gdyż podjazdy są tu cały czas. W zasadzie podjazdów, żeby nie było, to nie ma. Żeby nie ma tak, żeby nie. Teraz mamy, Maciek przedstawi ulubiony tekst rowerowego malkontenta. Poproszę. Najgorszy jest wiatr, bo w tym nawet jak jest ciepło, to jest zimno. Tak jest. To jest dokładnie według zasady, że nigdy nie jest tak, żeby nie. Ale muszę wam powiedzieć, że te podjazdy są naprawdę super. No część, ta taka klasyczna wyścigowa, to straszne strajfy. Ale jednak sporo podjazdów jest takich jak ten. Czyli takie łagodne. Tutaj, no nie ma dużych gór, no wjeżdżamy max chyba na 600 metrów, nawet nie wjeżdżamy na max 600 metrów, tylko najwyższa góra w okolicy ma ponad 650 chyba. Ale no to jest piękne, nie potrzeba dużych gór, żeby mieć piękne górskie trasy. Wystarczy po prostu odpowiednia sieć drogowa
fajnie poprowadzone drogi i kultura wobec kolarzy, rzecz jasna. Ale tu już wszystko żyje kolarstwem. Jesteśmy tuż na początku przygody z Redut. Tam był pan z fan klubu Filipa Gilberta, pozował do foty. Tu już sobie kolarze siedzą i jedzą. A my już się przygotowujemy. Kolejna hopa, jak żeby inaczej. Najbardziej kultowa w sumie się dzieje w Lasnowierzchu. 2 km, 14% chyba średnio. Spróbujemy coś z dronem, zobaczymy czy się uda, bo po coś ten cały dzisiaj szajs wożę ze sobą. Może się uda odpalić, bo chciałbym przynajmniej w dwóch miejscach wam pokazać te okolice z góry, bo myślę, że warto. La 55e édition de Liège-Bastogne-Liège a été une véritable démonstration de la part de l'équipe VAEMA. En ce 22 avril, la formation d'Eddie Merckx a fait exploser la course. Już są gotowi, już czekają. Dzień przed laskami, dwa dni przed facetami, a tu już kampery są. Jest kamperowo, jest wesoło. Jak oni wytrzymają tyle dni? Tyle dni picia, zawsze mnie to fascynowało. A tutaj po prawej w ogóle ekspresóweczka. Robi się jakby stromo, bym powiedział. Jest ścianka. 11%, no już więcej wali. To jest to. No cóż, zdobyliśmy kolejny kolarski szczyt. Macieju. Côte de la Redoute. Tak, i teraz już no, mijamy dużo prosów ciśnie. Nie, no tutaj tak naprawdę, bo jak to mówią, wyścig robi nie trasa, wyścig robi tempo, nie? Tak naprawdę. Jak tutaj lecą... Jest tak najstromniej 16% chyba, mniej więcej może 17 w jednym miejscu, a tak to w sumie jest średnio około 10-11 na 1,5 km długości. To jest krótkie, no wszystkie te podjazdy są krótkie, tylko że po prostu jak dorzucisz do tego tempo i ilość, która wchodzi na takim dystansie, jak oni jadą, to się z tego robi epicka trasa. No jak jechałem to 6 lat temu w wersji tej średniej tego challenge, jeżeli wracam, wiesz, to było 155 km, 2900 w pionie, co po takiej osi hopy, no to Redut, jak wyglądał pod koniec się wyjechało, to to dawało w kość nieźle, nie? Potem szuka San Roch, wcześniej Rozier, wcześniej tam jeszcze jakieś inne, więc naprawdę, no, na takie bujanko jakieś, to jest. Kolejni na szczycie. Kolejni bliżają, ale... Dobre auto, bardzo dobre. Pozdrawiamy, Wadowcy, Volvo, pozdrawiamy. To jest najlepsze auto. Chciało się to wydarzyć. Czas na pierwszego gofra. Jeszcze nie było pierwszych frytek. No, sklep niestety o 20 będą. Mało lokalny, ale trzeba sobie radzić. A, pójdź, trzeba skonsoluję. Jedna czwarta trasy za nami. Przewyższeń już, no prawie połowa niedługo. No, przesadziłem, ale idzie dobrze. Alejandro, vamos! To jest, słuchajcie, niesamowite. Właśnie nas minął Valverde, który dwa dni, nas minie więcej prosów, ale Alejandro ścigał się w swoim wieku, ścigał się z kumplem na treningu, pod górę, cieszył się jak głupi. Niesamowite. 40 ile? 3 lata już? Jakoś tak, no. O, tu było holowane, było holowane. Teraz odbiliśmy już od trasy Liège-Bastogne-Liège i jedziemy po hopkach takich małych, stronę już. Ui! Jedziemy na Mur de Huy, tylko że problem polega na tym, że nasza trasa prowadzi na Mur de Huy od drugiej strony, ale postaramy się go podjechać. Żeby zrozumieć, na czym polega trudność takich tras, się trzeba tutaj przejechać po prostu. To jest jedna wielka sekwencja. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. A pod górę większość... Profil jest. Taki jest profil właśnie trasy. Także możecie sobie to wyobrazić po prostu. Jeden wielki grzebień z paroma perełkami, które są trochę większe. I wybitą większością takich po prostu ścianek, które was masakrują, wysysają z was energię. Potem szybki zjazd i poprawka. Teraz jedziemy przez taką bardzo przemysłową część. Wzdłuż mozy z wiatrem. Cztery dyszki lecą cały czas. Powinniśmy szybko się dostać do Kopkowa znowu. Zobaczymy. No i moi drodzy, dotarli. Miejsce kluczowe, miejsce ważne. Przejechaliśmy na inny wyścig, bo śmieszne jest to, nie wiem czy Maciek zauważyłeś, ale te dwa wyścigi na Instagramie mają jeden profil w ogóle. Był Classique Ardennes, tak. No. Więc teraz nas czeka kolejna sztajfa, jak żeby inaczej. Trochę już się odzywają nóżki, odzywa się żołądek, coś by się zjadło, coś wypiło, ale zamierzamy również z tym coś zrobić. No cóż, nie tak pusty jak w telewizji,
ale jednak Mur de Huy jest. Liczysz kapliczki? Co? Liczysz kapliczki? Pięć jest, tak? Co? Pięć jest. Słynne kapliczki. No właśnie, zobaczymy. Możesz to uda zrobić. No nie ma co ukrywać. Jest to irytująca hopka, ale plusy wszystkich tych górek są takie. Są one dość krótkie i bardzo się cieszę, że nie jestem kolarzem zawodowym. Zawsze chciałem zaliczyć, jest dużo trudniejsza w telewizji niż na żywo. No, ulica Kopernika w Wielce jest trudniejsza, słuchajcie. No, serio. Ale no, czuć historię, co tu nie mówić. Fajnie było, marzenie spełnione. Maciek ma zaliczone, kolejny belgijski podjazd. Tak. Nie no, mogę wam powiedzieć z doświadczenia osoby, która jednak trochę takich kolarskich miejscówek zobaczyła, że one w rzeczywistości są dość normalne, że paradoksalnie często jest tak, że to, co jest najpiękniejsze na różnych wyścigach, to są rzeczy, które w telewizji wyglądają najbardziej zwyczajnie. Jakieś pola, lasy, a kiedy siadacie na rower, przekazuje, że jest to jakaś wybitnie piękna droga, gdzie czujecie takiego kolarskiego ducha. A takie miejsca to po prostu od sztajfa między domami. Fajnie tutaj jest, kiedy jest wyścig, kiedy są kibice i kiedy jest atmosfera. Natomiast większość tych miejsc sama w sobie, no to po prostu jakaś droga przez osiedle. Długi dzień, to trzeba dużo jeść, nie? Długi dzień. O, prawym wieczorem frytkami. Francja blisko, to muszą być sery i bagietki. I gofry, bo Belgia. Bardzo dobry. Często chyba inny gofer. To jest taki cynamonowy. A jeszcze go nie jesz, to nie wiesz. Ale się dowiesz. A teraz, słuchajcie, tereny bardzo podobne do północy Krakowa, do generalnie dolinek. Dużo, dużo zieleni, jedziemy dolinami. Chociaż przed nami jeszcze dwa większe podjazdy, bo jeszcze około 500 metrów pod górę. Mamy 120 km przejechane. Jeszcze jakieś 45, dwa podjazdy większe. Trochę hopek, ale tereny popatrzcie. No, dolinki nad Krakowem. Jezusie, to była najgorsza góra dzisiaj. Mur de Huy. Wszystkie te kurde sztajfy to jest nic. A to była masakra. Nudne, nużące, wyciskające siły. Ale teraz lecimy już w dół. I potem tylko leciutko do góry na 165 km do domku. No i są w stawelocie. Ile jest? 165? 165, 2750 w górę, trasa no mega, no nie aż tak bardzo męcząca, jak mogłaby się wydawać. Dzisiaj dawał popalić wiatr, nie było, mogło być trochę cieplej jeszcze, ale to nie jest aż tak ciężka trasa, jak się nie jest zawodowcem, się tego nie leci jakimś wyścigowym tempem. Natomiast fakt jest faktem, bardzo ładna. Bardzo ładna, podjazdów dużo, zjazdów też. Na szczęście ile podjazdów, tyle zjazdów. A my kończymy w pięknym miejscu, tam jest, to jest chyba muzeum, nie? Tak, to jest muzeum, bo... tego spa. Tak, to jest muzeum spa, bo jak wiadomo spa zostało wynalezione w spa, a tutaj też widzicie ruiny katedry w Stavelot. Nie wiem czemu są to ruiny, co się stało, jaka jest historia, możecie nam napisać, na pewno ktoś z widzów wie i napisze w komentarzach. A ja na koniec tego pięknego odcinka zachęcam was do zostawienia łapki w górę i bycia z nami na co dzień, bo już w następnym odcinku ciąg dalszy naszej ardeńskiej przygody, bo jedziemy, gdzie jedziemy? Do Luksemburga. Do Luksemburga jedziemy. Jeżeli jesteście ciekawi, jak się jeździ rowerem w Luksemburgu, to zobaczycie to już w następnym odcinku, więc sobie przyciśnijcie ten dzwoneczek, który jest przy subskrypcji, bo jak macie ten dzwoneczek, to zawsze wiecie, że są nowe filmy. I potem nie piszecie do mnie, czy nie było czasem odcinka skądś tam, bo nie widziałem. Jak naciśniesz dzwoneczek, będzie zawsze widział. Trzymajcie się, hej! W formie dygresji do dzisiejszego odcinka chcieliśmy też powiedzieć parę słów o drogach w Belgii i kulturze na drodze. To jest w ogóle ciekawe zjawisko, ponieważ drogi są niewiele lepsze niż w Polsce, jeśli w ogóle. Ja oczywiście wiem, że każdy powie, że w Polsce są różne drogi, no ale my mamy punkt odniesienia... Tak, tu też są różne. My mamy punkt odniesienia Małopolska i na pewno są nie lepsze niż Małopolska. Taka jest prawda. Są drogi z generalnie kiepskim asfaltem, ale są też drogi z bardzo dobrze. Tutaj teraz, ta jest tak. Super. Nie? Jest też sporo takich generalnie, może nie tylko dziurawych, bo to dziur jako takie starych, mały, po prostu starych. Ale no. Starych często popękanych lub wypukłanych niż tam z tego I ciekawe jest to, że podejrzewam, jak się jedzie autem, to w ogóle nie przeszkadza, tak. Bo to jest po prostu chropowate mocno. Natomiast rowerem no trochę to czuć. Ale jeżeli chodzi o na przykład kulturę jazdy, to są
plusy i minusy, bo plusy są takie, że kierowcy szanują kolarza, tak. W sensie jesteś tutaj równorzędnym uczestnikiem ruchu, ale też często trzeba to powiedzieć często... tak, ale za to tu się zapierdala. Tu się po prostu zapierdala, bo jeżdżą mega szybko. Na takiej drodze jak tutaj wszyscy jechali 90 stówę po prostu i generalnie rzecz biorąc widać, że umieją jeździć autami, ale mijają blisko po prostu. Czy blisko? Nie, blisko mijało paru gości. No wiesz co, no nie było to 1,5 metra, no powiedzmy sobie szczerze, no. Nie? Bez hamówy, bez jakiegoś, wiesz, no wiem, że to jest przewidywalne, ale na pewno porównując to gdzieś taką, wiesz, kolarskimi regionami Francji, Włoch, czy Hiszpania w ogóle zupełnie inny poziom. Hiszpania to inny świat. Nie ma, tu się po prostu widać, że tu się robi hajs, tu się po prostu leci Sandał i nowe Audi i tyle. Także no do tego się trzeba przyzwyczaić. No niektórzy mogliby nie być do końca zadowoleni, ale myślę, że jak się jest trochę objeżdżonym, no to się docenia to, że oni jeździć umieją, natomiast faktycznie jeżdżą szybko.